ta dyskusja będzie przede wszystkim opierać się na wyzwania i to, co dzieje się, tragedia na Ukrainie. Dzisiaj przebudowujemy cały proces i ciąg logistyczny właśnie na polskie porty, czy na generalnie całą gospodarkę eksportowo-importową. Do tego dochodzi przecież cały proces sankcji, które są nałożone, a więc kolejny proces importowy z kolei węglowodorów czy pozostałych paliw. Dlatego też to jest niezwykle ważny kongres, bo on jest takim przełomowym, myślę. Dzisiaj cały świat się przebudowuje i to bezwzględnie kongres dostrzega. Mam nadzieję, że te wnioski, które się tu pojawią, czy idee, które w końcu wielokrotnie miały wpływ na funkcjonowanie ministerstw różnych historycznie, będzie miał również wpływ na to, jakie decyzje na przyszłość zostaną podjęte. Dzisiaj coraz więcej osób zdaje sprawę z tego, jak bardzo ważne porty są generalnie dla gospodarki narodowej. Dzisiaj widzimy, jak przekłada się blokada portów Ukrainy na rynek zbóż, między innymi tego najbardziej topowego produktu eksportowego. W tej chwili my musimy zrealizować, wspomóc naszych kolegów, jeżeli chodzi o eksport tego towaru, ale z drugiej strony spotykamy się również z naporem towarów, które importuje Polska. Te, które do tej pory wjeżdżały do naszego kraju koleją czy samochodami przez wschodnią granicę, blokada tej granicy spowodowała, że te wszystkie towary muszą trafić do nas drogą morską i to z innych kierunków niż dotychczas. Inwestycje związane z pogłębieniem kanału faktycznie ze Świnoujścia do Szczecina, 12,5 metra na długości 68 km. To pogłębienie będzie w Szczecinie zakończone dwoma zadaniami inwestycyjnymi, które realizujemy, czyli kanał Dębicki, basen Kaszubski. Kanał Dębicki to dawny rejon drobnicy portu Szczecin, który jest ograniczony nabrzeżami głównie czeskie, słowackie, fińskie, które w tej chwili działa i będą budowane na Ostrowiu Grabowskim dwa nowe nabrzeża, norweskie i duńskie. To otworzy Ostrów Grabowski, w którym jest ponad 100 hektarów terenów potencjalnie inwestycyjnych dla terminali przeładunkowo składowych, bądź też dla nawet zakładów przemysłowych związanych z branżą offshore. Nasz najnowszy przetarg rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu to jest tereny po stoczni Gryfia, przeznaczony też na działalność, jak wynika z oferty, offshore'ową, terminal instalacyjny, być może też funkcje serwisowe w przyszłości. W tej chwili my jesteśmy w bardzo intensywnych rozmowach z podmiotem, który złożył ofertę. Wiadomo, że jest to Orlen. W chwili obecnej stocznia jest, no mogłabym powiedzieć, że zapełniona projektami cywilnymi, które realizujemy na bieżąco. Są to głównie naprawy dokowe, ich częścią jest również instalacja z BWTS-ów. I tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ten rynek bardzo dynamicznie wzrasta. Ubiegły piątek została podpisana przez nas umowa na modernizację i remont dokowe trzech trałowców dla Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu. Dziewiąty Kongres Morski rozpoczął się silnym naciskiem na ekologię, a także znaczące wzrosty cen paliw i cen frachtów. Tu jako operator Polski na linii Polska-Szwecja spotykamy się w tej chwili z dwoma aspektami, jeżeli chodzi o wymogi żeglugi. Pierwszy z nich to jest aspekt ekologiczny, gdzie musimy dostosować nasze jednostki do zbliżających się wymogów zarówno Unii Europejskiej, jak i Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także dodatkowo ogromny problem, jeżeli chodzi o drastyczny wzrost cen paliw, gdzie w przypadku konwersji statków na napęd ciekłym gazem ziemnym mamy 100% wzrosty cen za tonę tego paliwa, więc stoimy w tej chwili przed dylematem, jak sprostać zarówno wymaganiom ekologicznym, a dodatkowo mieć ten warunek ekonomiczny spełniony, jeżeli chodzi o zarządzanie i eksploatację statków.